Abyś nie czuł się zakłopotany przy następnym spotkaniu z magicznym ptakiem albo podobnego rodzaju osobnikiem, mamy dla Ciebie na naszym portalu kilka ćwiczeń z rozwiązywania układów równań metodą podstawienia. Tu jest takie zadanie, mamy układ równań, chcemy rozwiązać go metodą podstawienia. Ja przekopiowałem ten układ równań na swoją tablicę. Dobrze, i może przypiszę jeszcze raz. Czyli pierwsze równanie jest takie. 4x plus 2y jest równe minus 2, a drugie równanie x jest równe minus y minus 2. No i metoda podstawienia polega na tym, że jedno równanie rozwiązujemy względem jednej zmiennej i wstawiamy to do drugiego równania. No tutaj drugie równanie to właściwie to mamy rozwiązane już, prawda, względem x. Wobec tego to pewnie najwygodniej będzie nam wstawić w miejsce x do pierwszego równania. Czyli pierwsze równanie mamy tak 4 razy. No może teraz w miejsce x wpisujemy minus y minus 2. Prawda? To jest tutaj, to jest ten x. No plus 2y i to jest minus 2. Dobrze, no to teraz tak, 4 razy minus y to jest minus 4y, 4 razy minus 2 to jest minus 8, plus 2y jest minus 2. I teraz to, ile mamy y-ów? Minus 4y plus 2y, prawda? Czyli to razem daje nam minus 2y, minus 8 jest równe minus 2. Co, dodajemy 8 do obu stron. W ten sposób po lewej stronie mamy minus 2y równa się minus 2 plus 8. No i minus 2 plus 8, czyli to jest 6. No i teraz, żeby mieć y, to dzielimy sobie przez minus 2. I w ten sposób dostajemy tutaj y. Na po lewej stronie mamy y równa się 6 przez minus 2, czyli minus 3. Mając y równe minus 3, używamy tego, aby obliczyć x, prawda? Wobec tego wstawiamy teraz to tutaj i x jest równe minus y, czyli minus minus 3 minus 2. No i to jest 3 minus 2, czyli 1. Zatem x jest równe 1. Czyli x równe 1, y równe minus 3. Wracamy do naszego, tak, x równe 1, y równe minus 3. Wspaniale. No i zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania następnych zadań na naszym portalu.